Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Gościem tym razem jest Ania Miazga, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju LPP, właściciela marek Reserved, Sensei, crop, Mojito, House. Na czym twoja praca polega, tak powiedz w dużym skrócie słuchaczom? Na tym, żeby dbać o prawa człowieka i ochronę środowiska na każdym etapie działalności firmy? Jak wam to w tym roku idzie? Niektórzy twierdzą, że 2020 jest naznaczony pandemią. Ja bym powiedział, że ta pandemia raczej zdemolowała wiele obszarów naszego życia. Jak w przypadku ekologii i zrównoważonego rozwoju to wygląda? Wiesz co, ja pamiętam, jak zaczęła się pandemia i wszyscy zaczęli pisać i mówić, że teraz przyjdzie wielka rewolucja i w ogóle teraz wszyscy będziemy bardzo ekologiczni. Ja w tym czasie patrząc pod sklep, który mam naprzeciwko swojego domu, widziałam głównie rękawiczki plastikowe porozwalane wszędzie po ulicy, więc potem jakby ten przekaz był znowu drugi, że jednak zapominamy o ekologii, one tak bardzo mocno się ze sobą zbijały. Ja jestem pod tym względem bardziej praktyk. Podeszłam sobie do tego, mm, e, powiedziałabym, bardziej akademicko i patrzyłam, co się dzieje. Natomiast to, z czym walczyłam sama, to to, żebyśmy nie zmniejszyli ani jednego celu ani złotówki budżetu z tych naszych planów. A, I trochę mam wrażenie, że większość firm. Mam nadzieję, taką przynajmniej z tego teraz co widzę. Chyba poszło w tą stronę. Znaczy nie widzę jakiegoś ogromnego przyspieszenia, które było na początku przewidywane, ale też całe szczęście nie widzę jakiegoś odpuszczenia tego tematu rzeczywiście na początku pandemii eksperci także ci od trendów prognozowania trendów fantazjowali że będziemy chodzić w takich jakby jutowych takich giezłach będziemy postawimy na rękodzieło z drugiej strony istotnie plastik zalew śmieci wzrost chyba jednak też sprzedaży rzeczy tanich no bo ludzie zaczęli się martwić że może nie będzie ich stać na droższe albo w ogóle Kryzys potężny w handlu. Mówisz, że pilnowałaś tego, żeby wasza firma ani jednej złotówki nie odłożyła na inny cel albo nie, nie zrezygnowała z niej, ale jak się udało przekonać szefów? W momencie, kiedy, kiedy jednak firmy zaczęły mocno, mocno ścinać budżety, zwalniać ludzi i obawiać się o swoją przyszłość. Wiesz co, no to rzeczywiście powiedziałam tak, że, że zrobiłam siebie trochę bohatera, ale nie musiałam bardzo walczyć, bo chyba jakby to, nasz, to nasze strategiczne podejście do tego zrównoważonego rozwoju, jakby tak już weszło jakieś myślenie o, firmy, o firmie i o jej przyszłości, że, że nie było jakiś wielki pokus na to. Czy to, to rzeczywiście, oczywiście że były cięcia, bo nie wiem, czy ostała się firma, która by tych cięć mhm. nie miała i to nie byłoby, nie, nie byłoby rozsądne, ale jakoś ten obszar, by wszyscy wiedzieliśmy, że on i tak musi iść dalej, i tutaj nie mieliśmy jakichś wielkich dyskusji. Nie, nie musiałaś stawać na barykadzie nie i musia... walczyć o, każ, o każdego centa czy eurocenta, tak? Ponieważ twoja firma, twoje szefostwo rozumiało, że jednak. Ta ekologia, ten rozwój zrównoważony, że ta cała tematyka jest istotna, i w nawet w tak trudnej sytuacji może Wam przynieść więcej dobrego niż, niż zrezygnowanie z tego i oszczędności jej kosztem, tak? Dokładnie tak, ale to jest też pokłosie pracy wykonanej wcześniej, czyli tego zwiększenia świadomości wewnątrz firmy. Jeżeli nie bylibyśmy na tym poziomie już zaangażowania nie tylko jednej, dwóch osób czy jednego działu, ale całej firmy łącznie z zarządem, no to, no to pewnie w takich firmach, w których to nie było zrobione, te rozmowy się toczyły. A u nas ten poziom świadomości był na tyle duży, że wiedzieliśmy, początku, że są pewne e, obszary rozwojowe, w których bez względu na wszystko e, musimy dalej e, musimy dalej inwestować. Mhm. Dobrze. I teraz tak konkretnie. Jesteście jedną z 30 największych firm odzieżowych świata Europy. 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 Więc macie poczucie odpowiedzialności, prawda? Ale czy macie też poczucie sprawczości? Myślę, że tak. To znaczy Osobiście uważam, że, że mamy takie poczucie, nawet nie tylko jako firma, ale przede wszystkim jako pracownicy. I myślę, że to jest strasznie ważne, bo że jesteśmy jedną z 30 firm, która ma na sobie odpowiedzialność. Ale jesteśmy przede wszystkim kilkunastoma, kilkudziesięcioma tysiącami pracowników, którzy mają poczucie odpowiedzialności. My przede wszystkim pracują u nas osoby młode. Raczej powiedziałabym takie m, obeznane w świecie, no bo to też jest trochę ich mhm. praca, muszą znać trendy, muszą wiedzieć, co się dzieje, e, co się dzieje w, globalnie. E, I ten mega trend, ten kierunek, ta konieczność patrzenia w tą stronę bardziej zrównoważoną i jakby sprawdzania, co robimy na każdym etapie, jakby wynika trochę, trochę też z ich strony. Więc ta sprawczość jest zupełnie oddolna, ale czy, czy potem się przykłada na zmiany globalne? Wiesz co, pewnie częściowo tak, ktoś może powiedzieć, że za mało, ktoś może powiedzieć, że to jest bardziej widoczne, ale to nie ma większego znaczenia, jakby i tak trzeba to robić, nawet jeżeli mówimy o o, o tylko iluś tam dostawcach, czy, czy tylko iluś tam pracownikach w salonach, czy, czy, czy iluś tam klientach, no to jakby to jest kierunek, który musimy iść. Też pamiętaj, że w Polsce jesteśmy liderem. Mhm. No i nieraz zdarzało mi się rozmawiać z naszymi mniejszymi kolegami, koleżankami z, z, z innych firm, czy odzieżowych, czy, czy nie tylko i pokazywać jakieś rozwiązania, których, z których oni mogą skorzystać, więc by tych odpowiedzialności z, z wielu stron ta odpowiedzialność jest kierowana. No tak, ale kontrola jest podstawą zaufania, a Wy nie możecie teraz kontrolować tych firm, dostawców, fabryk w Azji, chociażby z powodów z powodu ogromnych utrudnień tak, w, w transporcie lotniczym. No nie nie polecicie tam, nie, nie, nie skontrolujecie, nie przeprowadzicie audytów. To skąd możecie wiedzieć, że Was nie robią trochę w trąbę? Wiesz co, bo co na szczęście audyt to nie jest jedyne narzędzie, na którym polegamy. Chociaż jest to no. bardzo ważne narzędzie. Jakby póki mogliśmy to robić, to, to robiliśmy i jak znowu już będzie możliwe, to na pewno do tego wrócimy. No to mamy przede wszystkim przedstawicielstwa na miejscu. Czyli mamy ludzi, swoich własnych pracowników, którzy e, mieszkają w Dace czy w Szanghaju a, i oni widzą, co tam się dzieje, mają bezpośredni kontakt e, z dostawcami. E, jesteśmy w wielu porozumieniach, stowarzyszeniach, które działają tam lokalnie. Więc też dostajemy tam informacje. My na przykład doskonale widzieliśmy pilnowaliśmy tego, czy pracownicy naszych dostawców e, w Bangladeszu dostali pieniądze. W marcu kiedy dostali, którego dnia, w kwietniu którego dnia dostali, a czemu ktoś nie dostał, a na przykład dlaczego, czy czeka na przykład jakieś dofinansowanie z rządu, czy skądś indziej. My to pilnowaliśmy i to wiedzieliśmy, mimo tego, że pracownika z Polski nie było akurat na miejscu. Mimo pandemii udało wam się przepchać, albo mówiąc ładniej, zdobyć kilka certyfikatów i tytułów? Między innymi jesteście przyjacielem ZDHC. Tak. ZDHC to jest taka inicjatywa mająca na celu wyeliminowanie toksyn z ubrań, żeby ta chemia nie przenikała do naszego ciała i nie robiła nam kuku, złych, 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 złych jakichś rzeczy, prawda? Mówiąc bardziej profesjonalnie, po prostu nas nie truła. Dlaczego przyjacielem, a nie członkiem? Nie wiem. Czy... Przecież oni mają takie nazewnictwo. Są dwa rodzaje, nazwijmy tego, członkostwa. Jedno to jest... Participant chyba to się nazywa, ale to jest firma, która jest już trochę bardziej zaawansowana we współpracy z nimi i też jakby wkłada tam swoją wiedzę i doświadczenie, a zaczyna się zazwyczaj właśnie od przyjaciela, od takiego trochę niższego poziomu, w którym to my się na razie musimy trochę poduczyć od nich, w jaki sposób zarządzać niektórymi elementami. To jest jakby totalnie normalna droga, żeby, żeby, żeby pójść w tym kierunku, więc zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego. Najpierw mhm. to my musimy trochę się podkształcić. Ale chcę się odnieść do tej jednej rzeczy, którą powiedziałeś, że wstąpiliśmy do ZTHC, bo trzeba uważać na to, co jest w naszych ubraniach, żeby nas nie truła. To jest oczywiście bardzo ważne, ale to robiliśmy już wcześniej. To jest większość firm dużych, raczej ma swoje standardy, są międzynarodowe wytyczne, one się nazywają dokładnie RIC, które, które pokazują, są aktualizowane na bieżąco i mówią, słuchajcie, te substancje są szkodliwe, te substancje nie są szkodliwe, więc to robiliśmy, ale chodzi o to, żeby. Żeby niebezpieczne substancje chemiczne nie były nie tylko w ubraniach, ale w ogóle ich nie było w fabrykach, żeby pracownicy nie mieli z nimi kontaktu, mm -hmm. żeby one nie były w wodzie, która wypływa z tej fabryki. Okay. A jeżeli mamy własnej tylko pracujemy z, z dostawcą, który ma też innych klientów mhm. i każdy może mieć inne wytyczne, mhm. to jak ja na przykład przychodziłam na audyt i widziałam, zawsze prosiliśmy, żeby nas zebrali do takiego pokoiku, zazwyczaj to był pokoik, gdzie trzymają właśnie te różne substancje chemiczne, to była półeczka firmy A, firmy B, firmy C mhm. i ta największa, do mhm. tych firm, które nie mają żadnych standardów, zazwyczaj pewnie z najtańszymi jakimiś tam odczynnikami i chodzi o to, żeby to wszystko było pod kontrolą i żeby w ogóle na terenie fabryki tych substancji nie było. A Zostańmy na chwilę, proszę, przy tym pokoiku, bo mówisz i, i przy tej półeczce. Mówisz, największa beczka z, z chemikaliami. Czy z niej korzystały, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, e, firmy, które znamy, marki, które znamy, czy to jest taka wiesz produkcja, która potem trafia na jakiś AliExpress albo do jakichś dyskontów, albo na bazary, coś, co nie ma właściwie metek, za czym nie stoi firma, którą można, nie wiem, skontrolować, e, nie wiem, pozwać w razie czego, tak? E, czy. Jakby publicznie zawstydzić, że, że, że takimi praktykami wiesz, się kieruje. Wiesz co, no nie trzymałam nikogo za rękę i nie patrzyłam, jakby z których barwników, kiedy korzysta e, korzysta tam właściciel czy, czy, czy jakiś menadżer fabryki. No ale mogę powiedzieć, że raczej największe firmy, które są trochę na świeczniku, mhm. e, no mają swoje wytyczne i dbają o to i mają też audytorów, którzy to sprawdzają. A e, jednak, jeżeli jakaś firma no, nie ma tych wszystkich etapów, no to. Trudno wymagać i, i, i zakładać, że ona miała tam właśnie swoją, swoją e, własną, e, swoje własne miejsce, tylko raczej była w tej, w tej masie, gdzie no, dostawca patrzył raczej na cenę mhm. niż na jakieś inne czynniki. Mhm. No i ZDHC jest jeszcze, jeszcze to ważne, że my będziemy właśnie tych dostawców edukować, bo to też nie jest tak, że on patrzył tylko na to z premedytacją, ach, już będę używał złych, toksycznych, niedobrych substancji, bo w ogóle bardzo mi na tym zależy. Nie. No bo są tańsze, na przykład. <grystwa> bo są tańsze, ale też z niewiedzy, z, z łatwości dostępności. Mhm. Jakby tych czynników może być bardzo wiele. A ktoś mi powiedział, że z takich się korzysta, a z takich korzystał przez 30 lat, bo 30 lat temu nie wiedzieliśmy na przykład, że jakaś substancja jest szkodliwa. W wielu, w wielu przypadkach tak było. Mhm. Ile... 70 lat temu e, lekarze promowali papierosy, że są zdrowe i się lepiej, <grym>, i się lepiej dzięki temu oddycha. No wtedy wiesz, jakby uczymy się przez cały czas tych, mm -hmm. e, tych różnych tematów, więc to też nie można powiedzieć, że dostawca robił źle z medytacją. Bardzo często i myślę, że w zdecydowanej większości wypadków tak było po prostu wygodniej, łatwiej, mm -hmm. a nikt nie wiedział, że wcale mniej bezpiecznie. Mm -hmm. No i teraz jest ten certyfikat ZDHC i jego raczej nie znajdziemy na metkach. W przeciwieństwie nie. na przykład do metek z, y, oznaczonych o organiczna. No, bo co, bo ludzie by się przestraszyli i zrozumieli, y, zaraz, jeśli teraz ja dostaję na metce napisane, że jest to z, bezpieczne dla mnie ubranie to, co było wcześniej, tak? Albo co jest w tych ubraniach, które nie mają tej metki. Wiesz co, to nie jest do końca. Jakby systemy certyfikacji trochę mają inne zadanie. Systemy certyfikacji mają nie, jakby nie tylko gwarantować pewien standard, na przykład przy tej bawełnie organicznej uprawy bawełny, ale też pokazywać drogę, jaką przeszła, po to, żeby na przykład nie była wymieszana z nieorganiczną bawełną albo no, po prostu, żeby, jak ja to często powtarzam, dostawca kupuje 100 kg, a potem też sprzedaje 100 kg, ale po 100 Kil każdemu mm -hmm. różnym, e, r, r, różnym klientom. E, więc też chodzi o, taki, e, o taką due diligence. Czyli to się jak ci naciągacze, co wynajmują mieszkania, tak? I wynajmują każdej parze, która, która przychodzi, tak? <laughs> na I przykład, potem jednego dnia tak. się prowadza pięciu, pięciu wynajmujących, tak? No i na pewno A to właściciel z, z też może dochodzić, jak się tego nie pilnuje. Więc potem masz certyfikat i potem masz go połączonego jakby z jednym modelem. Natomiast takie systemy, tak. jak ZDHC, czy na przykład takie inicjatywy związane z walką z plastikiem, czy parę innych, nie wiem, akordu też nie masz na metce, bo chodzi o to, żeby zmienić cały system. Bo nikt dzisiaj nie udaje, że branża odzieżowa nie ma ogromnej ilości wyzwań przed sobą. Wyjaśnijmy, że akord jest to koalicja na rzecz bezpieczniejszego, bezpieczniejszej produkcji, zapewnienia praw b, 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 pracy. Warunków to... pracy przede wszystkim. Ona y -y -y. dotyczy warunków pracy w Bangladeszu. I mogę Ci powiedzieć jedną ciekawostkę. Jak mniej więcej w, w tym czasie, w zeszłym roku, byłam na forum ONZ w Genewie na temat praw człowieka. To była tam taka sesja, w której udział brały przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych. Rozmawiali, które takie inicjatywy, mhm. biznes, NGOs, tam jakieś organizacje międzynarodowe naprawdę się udały. Bo tro trochę ich jest na świecie w różnych branżach. I zasadniczo to nie była optymistyczna dyskusja. Mhm. Raczej pokazywano e, dość słabe strony, ale akord był. Zawsze tym wzorem, jako jednej, która przyniosła najbardziej wymierne efekty. Krytycy mówią, że jednak to było najłatwiejsze do zrobienia. Najłatwiej jest wyposażyć fabryki, wiesz, w alarmy, w wentylację, w systemy antypożarowe, Absolutnie. a dużo trudniej jest zapłacić ludziom godnie, pilnować przestrzegania praw człowieka. Albo na przykład kontrolować naprawdę skąd pochodzi bawełna, jak została zebrana, czy w sposób etyczny, czy jednak był ktoś niewłaściwy do, niej, do jej zbioru zatrudniony. To nie, może nie chciałabym porównywać, co jest łatwe, co jest trudniejsze, natomiast między sobą, natomiast nie, nie, absolutnie nie zgodzę się, że to było coś łatwe do zrobienia, bo ilość inwestycji. Jaka tam została um, poczyniona, żeby rzeczywiście te fabryki były bezpieczne, to była. Ja nie, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej liczby. Tam nawet nie było takiego sprzętu dostępnego w Azji. Na przykład wiele rzeczy trzeba było ściągać, chociażby z Niemiec. Nie było ludzi, którzy byli w stanie to sprawdzić. Trzeba było między innymi uruchomić oddzielne kierunki na uniwersytetach, żeby ich wyszkolić do tego. Nie było jakiejś podstawowej świadomości. Słuchaj, tam jednym z etapów, na których teraz jesteśmy, to jest uczenie wszystkich pracowników, jak powinni się w różnych sytuacjach. To jest w ciągu roku, mniej więcej trwa szkolenie dla wszystkich, mhm. gdzie są tak duże spotkania, że potrafią się spotykać na przykład na dachu Fabryki, bo się nigdzie indziej nie mieszczą, nie ma takich sal. Mhm. I masz zatrzymaną na jakiś czas całą fabrykę, bo oni muszą się nauczyć, jak się zachowywać. Musi być komitet wybrany ludzi, który się częściej spotyka, sprawdza. Jakby tych elementów jest strasznie, strasznie dużo. I to nie była kwestia wydatku, przelewu. Tylko, tylko to był bardzo przemyślany, skrupulatny plan, jak do tego dojść, żeby, żeby nie tylko kupić gaśnicę, ale żeby ludzie wiedzieli, jak z niej korzystać, co z nią zrobić, mhm. gdzie ona powinna być umieszczona, nawet jak akordu na przykład za jakiś czas nie będzie. No, ale to jest w interesie firm odzieżowych, prawda? Żeby te fabryki nie płynęły, żeby była zapewniona ciągłość dostaw. Wiesz co, no oczywiście, że jest w interesie firm, tylko że pamiętaj, że to jakby ten wpływ indywidualny był bardzo mały, jeżeli... Załóżmy, jedna firma robi zamówienia u dostawcy i jest jego dziesięcioprocentowym, załóżmy, klientem do całości. A no to jaki on ma wpływ na to, jakie tam, no, znowuż te przysłowiowe gaśnice wiszą, tak? Chodziło okay. o to, żeby się wszyscy zebrali. I żeby się tym zajęli. Po drugie, chciałabym Ci przypomnieć, że rzeczywiście w branży odzieżowej to się teraz wydaje takie oczywiste, ale wiele lat temu nie było, żeby, że to też firmy muszą dbać o swoich dostawców, tak samo jak nie jest to oczywiste w wielu branżach nadal, na przykład, nie wiem, technologicznych, spożywczych. Czy znasz jakąś, e, jakąś taką e, inicjatywę, na przykład e, właśnie, właśnie, w tych sektorach, które zajmują się załóżmy, tylko rolnikami, którzy poprawiają mm -hmm. warzywa, żeby tam też było bezpiecznie. No to wiesz, to są um, właśnie certyfikaty takie ekologiczne, nie? To jest ten cały, tam wszystko związane ze slow foodem, z fair trade, pewnie jeśli chodzi o e, retrosłowo kolonialną żywność, chociaż e, Chociaż z drugiej strony, istotnie, nie wiem, jak wygląda, jak się czuje krowas, której mleko właśnie pije do, do kawy. Wszystko przed nami. Na pewno pomaga w tym transparentność, ale transparent, transparentność stała się fetyszem w ostatnich miesiącach. Też znowu ta pandemia wykreowała transparentność na taką prawdziwą gwiazdę mody. Stała się ta transparentność takim pomysłem w ogóle, na, 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 na przetrwanie, nie tyle na przetrwanie, i w ogóle konceptem marek na siebie. Więc z jednej strony jedne firmy pokazują swoich szefców, nie wiem, projektantów, wiesz, wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam są zwykle na, 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 za kulisami i, i czyni z nich bohaterów pierwszego planu. Z drugiej strony są firmy, które ujawniają fabryki, podają adresy, w których szyte są ich ubrania, ale sama transparentność przecież nie sprawi jeszcze, że firmy będą produkować bardziej etycznie i, i bardziej ekologicznie. Prawda? Wiesz co? Nie. Na pewno sama nie sprawi, i myślę, że większość firm, które jest transparentne, raczej zadbały o, to, o, o tą pierwszą część wcześniej. I ta transparentność ma wiele wymiarów, tak bym to nazwała. Bo z jednej strony są to takie proste w miarę narzędzia, jak, jak, jak wymieniłeś, ale z drugiej strony jest to też pokazanie po prostu całości procesów i to jest już bardziej skomplikowane. E, rzeczywiście zaczęło się mówić o tej transparentności w, w Polsce w tym roku, no bardziej w kontekście małych marek. To myślę, że było takim trochę szokiem społecznym, no bo zawsze zakładało się, że jak marka jest mała, e, nieduża i jeszcze w dodatku polska, e, no to tak trochę ta wiarygodność była dana. Mhm. Przez klienta czy przez firmę? Tak, młodzi polscy nie? projektanci, niezależni, niszowa marka ekologiczna i właściwie nie masz już pytań, prawda? Tak, jakby dobry opis marketingowy i, i, i wiesz. no i, I tam nie trzeba nic więcej z tym A zrobić. A potem się okazuje, że rozumiesz z, z AliExpress handelek, nie? I wiele innych tam wyszło, wyszło ciekawych rzeczy. I pod tym względem e, znaczy firmy duże mają gorzej, ale przez to. Ale przez to paradoksalnie jakby lepiej, bo one są tak mocno kontrolowane, nie tylko przez konsumentów, ale przez inwestorów, analityków, przez organizacje pozarządowe, przez organizacje rządowe, międzynarodowe, że no takie, tak powiem, proste pomyłki mhm. naprawdę nie przeszłyby łatwo. To, to nie mogło się zdarzyć. Nie mówię, że się jakby nie zdarza, ale jest bardzo szybko wyłapywane. I naprawiane, bo pomyłki zawsze się mogą zdarzyć, ale no, no na pewno nie takie, no, no, nazwijmy to wprost takie trochę przekręt, no bo to były no, jednak trochę przekręty. E, tutaj byłoby na pewno to trudniej ukryć. Więc ta transparentność trochę musi być wpisana e, w dużą firmę z jednej strony i myślę, że już w części, w części jest. Większość chociażby publikuje raporty roczne. Mhm pokazuje w jakich y, krajach ile produktów y, zamawia, produkuje, ile nie wiem, ma pracowników, jakie ma zasady etyczne. No ale co, nam, co mi to daje na przykład? Co nam daje klientom y, wiedza ile procentowo y, szyje się w Chinach, dana firma ile w Bangladeszu, a ile w Turcji? No i to jest właśnie moja druga część, że po, jakby transparentność ma sens tylko wtedy, jeżeli po drugiej stronie mamy kogoś, kto jest w stanie y, by wyciągnąć odpowiednie wnioski i to zrozumieć. I trochę to jest rola firmy, też, żeby umieć to przedstawić i opowiedzieć o tej Myślę, historii. Tak, że intelektualnie niezdolny do Nie. wnioskowania i oceny, czy lepsze są, lepsza jest Turcja, czy Chiny. Nie jest tak, bo, bo wiemy, że nawet w Polsce są łamane prawa, bo nawet w Polsce można także szyć nietycznie, bo że wszędzie, w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, tak samo może dochodzić do, czy we Włoszech, co cyklicznie zresztą wypływa. Może dochodzić do łamania wszelakich praw, zatem sama, sama nazwa kraju na Made In, na tej metce jeszcze nam nie mówi wszystkiego. Nie, ja mówię tylko o przykład dane, jaki się pokazuje, ale chodziło mi o to, że większość, jakby nie możemy oczekiwać od klientów, czy od konsumentów, że będą czytać raporty roczne, tak? mhm. no bo to jest trudne, tak samo jak ja nie będę, jakby jestem klientą branży spo, klientką branży spożywczej, też nie czytam ich raportów. Jakby nie, nie zawsze wiem, skąd są rzeczy, które kupuję, jeżeli nie kupię ich na targowisku e, obok domu, więc nie możemy te Wymagać tego, że klient będzie wiesz, przeskanowywał każdą firmę, w której kupuje od A do Z. Nie to, ma na to jest niemożliwe. Nie ma czasu, jakby ma swoje własne życie, specjalizuje się w jakichś tam swoich rzeczach. E, więc, ale, ale dlatego pokazuje, jakby te dwie strony transparentności, nie? Bo, e, bo my na przykład takie raporty publikujemy, część pewnie, na pewno moglibyśmy i będziemy publikować więcej, bo co roku gdzieś tam te ilość danych, informacji zwiększamy, e, ale wciąż mamy dużo pytań. I też chyba potrzebna jest taka komunikacja bardziej bezpośrednia, gdzie my trochę musimy też edukować i omawiać pewne rzeczy i właśnie tłumaczyć. No okej, okay, no rzeczywiście, to co powiedziałeś, produkujemy tam, tam i tam, mhm. ale w każdym kraju. Nie możemy powiedzieć, że właśnie w Turcji czy w Polsce, bo tam też mamy produkcję, nic się nie dzieje, więc nie musimy tam robić audytów, bo to byłaby nieprawda. Mhm. No ale na ma, przykład mamy takie narzędzia, jak, tu, jak audyty, które są w każdym kraju, mamy takie narzędzia, jak kodeks postępowania, też dotyczy każdego dostawcy, z każdego kraju, bo wszędzie mogą być nadużycia, że sprawdzamy to, że sprawdzamy tamto. Więc to można przeczytać. Tak? Natomiast jakby kwestie zwiększania poziomu transparentności będą postępowały, ale za tym też w mojej ocenie musi iść i to jest obowiązek firm. Ja nie zrzucam tego na klientów, ale to jest obowiązek firm, żeby to umieć przekuć w jasną i, i, i klarowną komunikację, żeby klient zrozumiał, co kupuje. A po co niektóre firmy udostępniają nazwy fabryk i. Miast, w których te fabryki się znajdują, przy konkretnych modelach ubrań. Zwłaszcza, że ani te nazwy nam nic nie mówią, ani miasta nam nic nie mówią. Wielu z nas, niestety, nie mówią także nic, o nazwy krajów. Rozmawiałem z jedną z, z, z dziewczyn z, z jednej z firm odzieżowych i ona powiedziała: No, bo wiesz, musisz sobie wtedy sprawdzić, pojechać, o, zobaczyć tę fabrykę, w której uszyto twoje spodnie. Ale ja nie znam nikogo przytomnego na umyśle, który by spakował się, kupił bilet do Birmy i gdzieś na północ od, od Rangun, czy jak teraz się nazywa ta stolica, zapukał dobramy i powiedział, no to jestem, chciałbym zobaczyć, jak robicie moje dżinsy. No myślę, żeby go nie wpuszczono przede wszystkim, no bo jednak te miejsca, no to tak jak zakład pracy, nie do, nie, nie do każdego obiektu wejdziesz bez problemu. Czemu to robią? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze po to, żeby pokazać, że doskonale wiedzą i znają swój łańcuch dostaw, i mhm. To jest rzecz najważniejsza. Mhm. Jakby tylko mówienie, że słuchajcie, ja znam swój łańcuch dostaw i wiem, jak on wygląda, a pokazanie, że rzeczywiście go znam, to są, to są dwa różne etapy, mhm. jakiegoś, jakiejś, właśnie, transparentności czy, 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 czy komunikacji. A więc, więc to jest numer jeden. A numer dwa no, to jest właśnie pokazanie takie trochę komunikacyjne może marketingowe klientowi że popatrz, skąd pochodzi Twoje ubranie. Mimo tego, że no właśnie Takie może tam nigdy efekciarskie nie będzie. No, może jest. czasem to jest efekciarskie dla niektórych. No, no, no jakby możesz tak to nazwać, ale myślę, że ma jakąś taką bardziej marketingową, podświadomą e, też taki swój cel nie? w tym wszystkim. Ale mamy ten coroczny indeks transparentności przygotowywany przez Fashion Revolution. Bardzo ciekawy jeden e, zapis znalazłem czy zapis tylko ciekawostkę. 40% firm Podaje nazwy i miejsca, w których ubrania produkuje, ale tylko 7% ujawnia nazwy dostawców tkanin. Skąd ta dysproporcja i jaki jest problem z dostawcami tkanin? To nie ma problemów z dostawcami tkanin, natomiast jest problem z widocznością łańcucha dostaw przy tak rozbudowanych łańcuchach, jakie są w branży odzieżowej. Jakby wiele tych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoi branża, wynika właśnie z tej hybrydowej e, budowy tego łańcucha, bo mamy... To jest hybrydowa budowa, bo oni wszyscy mogą zrozumieć. Chodzi mi o to, że, że masz trochę sieć. To znaczy, załóżmy, że ja podpisuję umowę z Tobą, jako moim dostawcą, który szyje ubrania, ale Ty masz umowę z pięcioma firmami które dostarczają ci tkaniny, z trzema, które dostarczają ci guziki i coś innego. Hmm. I teraz każda z tych firm, na przykład ta o tkani, no to ma jeszcze z farbiarnią umowę, hmm. a ta farbiarnia to ma jeszcze z przędzalnią, a przędzalnia to ma jeszcze z trzema różnymi farmerami, od których bierze bawełnę i rozumiesz, do jednego produktu hmm. możesz przydzielić nawet kilkunastu, kilkudziesięciu dostawców. Okej, okay, czyli koszula, którą mam na sobie, która jest bawełniana, ona mogła powstać z bawełny zebranej w, na przykład, w pięciu różnych krajach nawet, tak? I wspólnie... U tkanej, tak? No nie wiem, czy aż takie są mieszanki. No ale powiedzmy, że raz ten dostawca weźmie od z tego kraju, a raz weźmie z tego zamówienie, a raz z tamtego, bo na przykład kurs walut akurat się zmieni i mu się bardziej tu opłaca. No tak, to... ale, ale nitki, które im przyszyte, są guziki, już mogą być z, zupełnie skądś tak, z Tak, mogą być. I. No i, i, i przez to ta witoczność jest taka trudna. Bo jeżeli ja dzisiaj, zresztą często o tym mówię, jak spotykam się na przykład ze studentami e, na przykładzie pizzy. Mhm. Jak idziecie sobie w przerwie kupić pizzę, to bardzo często się okazuje, że każda część tej pizzy jest z jakiegoś zupełnie innego kraju. Jak zapytasz dzisiaj, nawet bardzo odpowiedzialnej firmy pizzerii, nie wiem, jakiejś tam lokalnej, to on ci nie jest w stanie powiedzieć, skąd jest każdy składnik. I trochę tak samo jest z branżą odzieżową. Tylko, że w branży odzieżowej jakby wszyscy teraz starają się powoli to zmieniać. Po to przydają się też certyfikaty, no bo jak masz już certyfikowany materiał, mhm. to ja doskonale widzę drogę, jaki on prze, jaką on przeszedł z każdego, jakby na każdym etapie. Z jakiej jest farmy, gdzie była, gdzie, w jakiej był przędzalni przetwarzany, gdzie był farbowany. Ja muszę mieć każdy dokument, jakby takiego, co się nazywa. TC, Oje, jak to było po polsku? No dokument. Transaction certificate. Mhm, Szukałam transaction certificate z każdego tego etapu i ja mogę sobie wrócić tą drogą. Ale to jest tylko na przykład mamy tkaninę, tak? Już jak mówimy o akcesoriach, no to jeszcze takich takich technologii nie ma. Eee, myślę, że to się zmieni, mhm. ale bo jakby wszyscy bardzo mocno w tą stronę idą. Chcą mieć tą większą widoczność. Trochę pomagają takie inicjatywy jak na przykład ZDHC, bo mhm. ZDHC wymaga, żeby zbadać wszystkich dostawców, Twoich dostawców, no bo przecież oni nie mogą. Czyli, czyli przypomnę, chodzi o te chemikalia. Chodzi o te chemikalia, mhm. tak, bo oni muszą wiedzieć, gdzie kto jakiej substancji na jakim etapie używał, więc muszę wiedzieć, by kto to robił. Mhm. E, pomagają certyfikaty na, na materiały, ale nie ma jeszcze takiego jednego rozwiązania globalnego. Które myślę, że przyjdzie i myślę, że bardzo pomaga mu rozwój technologiczny, a technologia do branży bardzo mocno teraz wchodzi. E, I systemy komunikacji, systemy rejestrowania tych wszystkich dostawców, lepszego, lepszego kontaktu z nimi. E, gdybym miała stawiać, to bym, to bym stawiała, że to, że to będzie za jakiś czas, mam nadzieję, mam nadzieję, rozwiązane chociażby częściowo. A może by tak to rozwiązać, żeby. Firmy stały się właścicielami fabryk? Żeby firmy stały się właścicielami przędalni, y, manufaktur, tkanin, nie wiem, pul wełnianych? To brzmi bardzo naiwnie? To, nie wiem, czy to brzmi naiwnie, bo jeżeli czegoś się nauczyłam, to że wszystko jest możliwe, jak się bardzo chce, a szczególnie w tym roku ostatnim, y, ale y, nie wiem, czy to by było dobre do końca. No bo wiesz co, No nie, mo nie moglibyście wtedy powiedzieć, że nie wiedzieliśmy, że tu mamy jakichś dostawców, no nie, tak, trudno a... ich kontrolować. No macie własno, własne poletko, no w sensie w ogóle dosłownym uprawiacie. Sami produkujecie, nie możecie też nic powiedzieć na temat właścicieli fabryk, no bo albo że tam fabryka jedna obsługuje ileś firm. Bo to jest wszystko Wasze i wy za, wy za to odpowiadacie, ale macie też pełną wiedzę i pełną kontrolę nad tym. No tak, ale nie lepiej, jak właścicielem jest jakiś y, lokalny człowiek, który y, dzięki temu no, też buduje y, siłę gospodarczą. Czy, czy to nie, czy nie byłoby lepiej dla ludzi, żeby jednak oni się rozwijali razem z firmami, to z jednej strony, a z drugiej, no jest jednak jakiś powód, on jest związany i trochę z bezpieczeństwem, ale trochę też z różnorodnością i taką specjalizacją dostawców, że mało kto w branży jakby jest tylko na przykład z dziesięcioma dostawcami, z nimi pracuje i ich nie zmienia. Jakby te zmiany są dość, dość częste. Ja nie jestem aż taka dobra w tych kwestiach związanych, w tych kwestiach kupieckich, ale, ale, ale wiem, że jakby oczywiście pracuje się często często z jednym dostawcą wiele lat, bo on jest na przykład dobry i nie wiem, na przykład zawsze będziemy mieli t-shirty albo zawsze będziemy mieli nie wiem, jakieś tam jeansy albo czy jakiś mm -hmm. rodzaj kurtek, ale mało kiedy nawet jedna firma jest w stanie zaangażować takiego dostawcy w 100%. No ale to już chyba cały model w ogóle szybkiej mody polega na tym, żeby. Wszystko zlecać na zewnątrz, nie? Nie, nie posiadać nic własnego. Modelem też w ogóle wpisane w, w szybką modę jest produkcja. Słyszę teraz, że żeby być naprawdę ekologicznym, to trzeba po, po, powstrzymywać się, kupować mniej, ale jeśli my będziemy kupować mniej, to wy będziecie produkować mniej, a to wam się przecież nie opłaci. Jaka? Ja, gdzie tu możemy znaleźć jakieś, nie wiem, porozumienie? Czy to w ogóle jest niemożliwe? Żeby, no bo sieciówka, jak każda w ogóle inna firma, która będzie się samo ograniczała, to jakby się skazywała trochę na, na straty. To, to nie jest biznes wtedy, nie? Przecież co? To zależy, myślę, bo akurat branża odzieżowa jest taką elastyczną branżą. Że jeżeli społeczeństwo, byśmy się umówili wszyscy, mm -hmm. teraz słuchacze nasi na całym świecie, mm -hmm. byśmy się umówili. Everybody, everybody byśmy się umówili, e, że słuchajcie, nie kupujemy więcej niż nie wiem, 10 rzeczy rocznie, tak? I nie taniej niż za X złotych, e, to zapewniam cię, że w najbliższym sezonie wszystkie produkty e, e, branży, e, czy, czy, czy w ogóle w sklepach odzieżowych, jakie byś znalazł, to by spełniały te warunki. Bo bardzo łatwo jest się przestawić z tą produkcją na, no właśnie, na droższe, mm -hmm. czy na mniej, ale wtedy z większą marżą. Myślę, że to by było do zrobienia, tylko raczej ja większy problem widzę w tym, że my się nie umawiamy, tylko jednak... A ja <laughs> co widzę co... w tym, że nawet my się umówimy, wierzymy w ludzi, ludzie są dobrzy, cytując Dorotę Masłowską, po czym się pojawia jednak firma, która bokiem ci wprowadza te t-shirty za Złotówkę, to jest podnie za dwa ale i łamie te ustalenia. I ludzie wtedy wariują, no bo jest coś super tanie, nieważne czy potrzebują tego, czy nie. Bo umówmy się, że te rzeczy bardzo, bardzo tanie i złej gości kupują zarówno ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić, ale też tacy, którzy mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby ubierać się drożej ale nie widzą potrzeby, bo skoro można coś za pięć tych kupić, to po co za 50 na przykład, nie? A część kupuje nie dlatego, a część kupuje w ogóle, nie jest to związane z ich budżetem, po prostu jest tanio, nie myślą, czy potrzebują tego, po prostu kupują. Bo nowe. Bo inny kolor. Bo się nudzą, nie? No, jakby Wydaje mi się, że póki będzie popyt, to będzie podaż. To jest zawsze pytanie, co było pierwsze, nie? Kura czy jajko? Z drugiej strony, ta, to, to co robią firmy, też na pewno trochę kreuje popyt. Ehm, czy jest w ogóle jakaś firma, która się samo ogranicza na świecie? Nie wiem. No, linie nie lotnicze znam. coś tam przebąkują, że nie będą latać już lokalnie? Okej, okay, ale to myślę, że bardziej ekonomicznie, a nie ze względu na to, słuchajcie, zarobiliśmy już wystarczająco dużo pieniędzy, już nie musimy się dalej rozwijać. E, chyba mi się wydaje, że one się boją kar, jakie dostaną za rujnowanie środowiska tymi lotami typu tam, nie wiem, Amsterdam, Rotterdam, tak? No, ale... 7 minut w samolocie. Oczywiście to jest żart, tak, takiej linii nie ma, ale, ale Air France prowadza takie, czy przynajmniej myśli o wprowadzeniu w ogóle, o zaniechaniu krótkich lotów. No ale tu jest jakby totalnie motywacja finansowa, i to, yy, to jest moje osobiste zdanie, ale myślę, że jakby póki yy, firmy będą istnieć w takim modelu, jak istnieją dzisiaj, no to jakby bez względu na wszystko, ta motywacja finansowa zawsze będzie najsilniejszą motywacją. A bo... wyobrażasz sobie takie taki systemy kwotowe, tak jak są jakieś kontyngenty, na przykład, czy może bardziej, bardziej były, albo jakieś. Yy, yy ograniczona liczba, na przykład, nie wiem, dziennego wydobycia baryłek i wszystko, co jest powyżej, to jest jakaś kara albo podatek, że dostaniecie wy, w sensie cała branża odzieżowa firmy, taki swój, ka, każda, nie wiem, stałą, jak to ładnie powiedzieć, nie wiem, liczbę, czy wolumen, tak, produkcji mhm. i więcej nie możecie wyprodukować, bo jak wyprodukujecie więcej, to będziecie płacić karę, na przykład, albo będzie to inaczej opodatkowane. Przecież ja w ogóle uważam, że jakby regulacje prawne są tym narzędziem do regulacji wszystkich sektorów. I to, co mówisz, przecież się dzieje w rybołówstwie. No. Masz ograniczenia mhm. na połowę. Jeżeli mhm. po wyłowisz więcej, albo nie w tym terminie, albo nie tej wielkości, no to płacisz karę, tak? Oczywiście tam obchodzą jacyś i tak dalej. To zawsze można powiedzieć, że zawsze znam, znajdzie się znam ktoś. mam smażalnie taką jedną miasteczkę, nie podam, gdzie zawsze tam się pani dogaduje na boku. No zawsze tacy będą, ale mm -hmm. znowuż to będzie mniejszość, tak? Jakby nie możemy zakładać, że jak w 100% nam się coś nie uda, to tego nie wprowadzamy. Mm -hmm. Więc jestem, jestem, wręcz przekonana, że za jakiś czas, no nie wiem, czy takie ilość tam baryłek, kropy, czy, czy, czy produkcja ubrań e, będzie ograniczona, ale że jakieś normy regulacyjne w tej strefie pójdą, tylko one są po prostu trudne, tak? To samo będzie z plastikiem, to samo będzie z wieloma innymi branżami. I to jest okej, okay, bo wtedy wszyscy gramy przynajmniej na jednych warunkach. I jakby ta konkurencyjność dalej jest zachowana, tylko zaczynamy od innego pułapu. I ja osobiście uważam, że to by było całkiem niezłe. W ogóle nawet z drugiej strony tak sobie myśląc, to kiedyś fantazjowałam, czy nie będzie tak, żeby nie na przykład taki obowiązek, że masz pokazaną emisyjność na każdym produkcie. Mhm. Jogurt, ileś tam, nie wiem, koszulka, ileś tam, woda, ileś tam. I masz, wiesz, limit na przykład na miesiąc, dla każdego Polaka europejskiego. system Europejczyka. Kartkowy chcesz prowadzić? <laughs> Byłby na pewno elektroniczny, no ale, wiesz, no, jakieś takie ograniczenia też w konsumpcyjności, bo one byłyby, szczerze mówiąc, najsilniejsze. No jeżeli wiemy, że możliwość zakupu produktów jest ograniczona w jakiś tam sposób, no to tak te producenci też nie będą produkowali czegoś, czego nie będą w stanie sprzedać, nie? A jakby, to bardzo mocno ograniczy konsumpcjonizm, nadkonsumpcjonizm. Ale to już chyba wchodzimy, wchodzimy, wiesz, na tę ścieżkę Lee Edelkort, która tak marzyła o tym, że będziemy chodzić w jednej teraz sukience przez 5 lat, bo będziemy tacy bardzo eko przez tą, <głos》> dzięki tej pandemii. Chyba jeszcze ograniczeń co do kupowania jogurtu nam nie wprowadzą. Nie, nie, na pewno nie. No to bardziej mówię o takim abstrakcyjnym myśleniu, ale jeżeli chodzi już o ograniczanie firm, to myślę, że jest to totalnie możliwe, szczególnie, że, że mówi się chociażby o opłatach za no właśnie emisję. Mhm, to ale, też będzie ograniczenie. Ale na przykład to, co mówi Alice Van Herpen, której wystawę można oglądać już w starym browarze w Poznaniu, Powiedziała coś takiego, że po pierwsze, bardzo ją ekscytuje moda, ponieważ ciągle jest coś nowego do odkrycia. Bardzo, szalenie mi się podoba to stwierdzenie, bo jest w końcu do, do takiego obiegowego narzekania, że w modzie wszystko już było, nic nie można wymyśleć. Ale druga rzecz, ona mówi coś takiego, cóż za absurd, że cały system mody oparty jest o przewidywania co do sprzedaży. Mhm. A powinniśmy to odwrócić i produkować ubrania wtedy, kiedy będzie na nie dopiero popyt. W tym, no, tu mamy 3D, akurat druk, prawda? Masz ochotę na, kolej, na na konkretną sukienkę, nie wiem czy, czy inną rzecz. Pstryk i zaczyna się drukować. I nie masz tej nadprodukcji, nie masz tych wszystkich e, potem zawalonych magazynów rękę podnosisz do góry, bo... Tak, no bo chcę powiedzieć na ten temat coś. A dobrze. Na pewno już pójdziesz dalej i już... Nie, do, dobrze, już ci nic nie zostawię. <laughs> Wiesz co, to jest jeden z trendów, zresztą, który bardzo lubię. Nawet miałam możliwość całkiem niedawno być jurorką w hakatonie takim mhm. fashionowym, w którym młodzi ludzie wymyślali między innymi technologię, która umożliwi... Najpierw tworzenie popytu potem podaży. Jedną to jest drukowanie 3D w domu, jak najbardziej, ale drugie rzeczy to jest samoprojektowanie swoich ubrań, e, jakieś bardzo łatwe aplikacje, które pozwolą ci, e, wiesz, tworzyć ubrania jakby idealnie pod siebie. To jest. Ale to nie, 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 aż się zobacz, aż się zaplątałem, no. ale nie, bo ja już, się, ja już protestuję. Ja pamiętam, jakim koszmarem było dla mnie zajęcie ZPT. Ja wiem, że mam ogromny problem z zawiązaniem sobie szalika, bo względu na to, czy robię w modzie, czy nie. Pewne rzeczy praktyczne i manualne są dla mnie nie do przewyciężenia, nie do przeskoczenia. Jak ty mi teraz mówisz, że ja mam sobie sam zaprojektować koszulę, to, to ja już nie chcę, to ja już dziękuję. No ale ja mówię, że to jest jedna z opcji. Jestem okay. pewna, że jest wiele osób, które jednak by chciały, mhm. tak? I mówimy o takich uproszczonych e, rozwiązaniach, technologicznych głównie, które ci po prostu pomogą to zrobić w bardzo łatwy sposób, bez umiejętności e, nie wiem, rysowania na przykład, czy, czy, czy jakichś takich związanych z konstrukcją młodzieży. Okay. No? Więc jakby jesteśmy na tym etapie, więc to też jest jeden z trendów w ogóle związany właśnie z, z bardziej odpowiedzialną modą, więc e, trafiłeś w sedno. Odpowiedzialna moda to się kojarzy z recyklingiem, też mam wrażenie czasami, że mówiąc o recyklingu, o tym, że możemy przetwarzać pewne tkaniny albo pewne surowce w drugie, zapominamy, że to nie jest jakaś taka czarodziejska różdżka i tak pyk, albo zaczarowano ołówek, sekundę mamy, bez żadnych kosztów. No, żeby przerobić butelki na plecak na przykład, to też musimy jakąś energię do tego zużyć, wodę, co? W ogóle odpad tekstylny, czy w ogóle odpady, to jest ciekawy temat, bo o tym się coraz częściej mówi, bardzo dużo się inwestuje w ogóle w, w recycling w wszystkiego mhm. I, to też jest, i to też jest ważne, natomiast pamiętajmy, że to jest tylko jakby część tego naszego life cycle i że chyba powinniśmy po prostu zadziałać kompleksowo na każdym etapie trochę. Nie, jakby nie jestem przekonana, że uda nam się wyeliminować wszystko, nie zniszczymy mhm. nadkonsumpcjonizmu, nie będziemy produkować ubrań, nie wiem, z, m, tylko z mgiełki, tylko zawsze tam jakieś emisje będą, będą powstawały. Transport może być mniej emisyjny, ale i tak będzie, więc wszędzie musimy coś zastosować i tym końcową rzeczą rzeczywiście jest odpad, jeszcze wcześniej proces użytkowania. I mogę ci powiedzieć, że są prowadzone prace, ja wiem, przynajmniej o trzech instytutach, które to robią na świecie, mhm. które zaczynały od butelki PET i mhm. pewnego recyklingu butelek PET, no bo wiesz, że z plastikiem główny problem polega na tym, że no po pierwsze właśnie jakby i tak dużo e, emisji jest wytwarzanych podczas recyklingu, bo tam są i substancje no chemiczne, i woda, i wysoka temperatura, ale z drugiej strony i tak jest to um, ograniczony recykling, to jest nie każdy plastik można poddawać recyklingowi, a nawet najlepszy w jakiejś ograniczonej ilości, tak? No, kiedyś w końcu te, te elementy są tak małe, że są tak mocno pocięte, że już z nich, nic z nich nie zrobimy. A jeszcze w dodatku ci powiem, że zazwyczaj do zrecyklowanego plastiku i tak trzeba dodać ten tak zwany Virgin Plastik, bo on jest po prostu za słaby. Czyli nie są to jakieś takie proste, podstawowe cuda typu przemiana wody w wino, prawda? Nie, nie, nie. I wszyscy się cieszą, <laughs> tylko no, niestety. Trzeba do, do tego jeszcze dorzucić coś. No trzeba dorzucić, ale najważniejsze, że paliwa kopalne nie są wtedy wykorzystywane w takim stopniu jak przy produkcji nowego plastiku. No i mamy odpad, który nie ląduje ci na śmietniku, tylko jest jeszcze w użyciu. Ale te badania, o których ci mówię, jakby jeżeli chodzi o butelki, całkiem źle już sobie radzą. A teraz chcemy, żeby zajęli się również odpadem tekstylnym, bo można tak, jakby cofnąć ten etap powstawania produktu, tak to nazwijmy. Że schodzimy do polimerów, czyli poszczególnych jednostek jeszcze nie, nie zmieszanych z niczym i możemy recyklować plastik w nieskończoność. No dobrze, dwuja z chemii na świadectwie naturalnym <grym> sprawia, że. Spytam, czyli. <grym> czyli chodzi o to, że kiedyś może, może kiedyś, jeżeli <grym> by się to udało, to nie będzie trzeba produkować już tego plastiku pierwotnego, bo tego, który mamy wyprodukowany. Wrzucony w taki obieg ciągłego recyklingu nam wystarczy. A czy jaki jest największy problem w produkcji plastiku czy na przykład poliestru, e, jakby tego pierwotnego: no. ropa naftowa, która mhm. jest bardzo, bardzo, bardzo emisyjna. Mhm. Z tym recyklingiem też się, się wiąże temat odpadów organicznych. Między innymi, to jest bardzo oczywiście chwytliwe medialnie, wszystkich tych skóre, skór z ananasa, wszystkich tych odpadów z bananów, owoców wszelakich, warzyw, pleśni, herbaty, o wino, o którym przed chwilą wspomniałem. Co do papierosów, o których ty mówiłaś, to nie wiem, czy są jeszcze jakieś, jakieś tkaniny z. z nie wiem, z, z, po, z, mleka? z popiołu. Z mleka, z kazeiny na przykład jest. No tak, ale to nie papierosy. Nie, papierosów nie ale Papierosów chodzę, jeszcze po nie. Po prostu nie palmy i nie ma nic odpadów. Mówiłaś mi jakiś czas temu o tym, że twoja firma, czy właściwie wy się dogadaliście ze startupem, który tworzy tkaniny ze skórek jabłek. Mhm. To się nazywa Biotic Materials. Znaczy dogadaliśmy się, to po prostu jesteśmy zainteresowani ich produktem, tak? ale, ale nie... Na przykład, nie inwestujemy w to rozwiązanie na dzisiaj. Ale mhm, mówiłaś mi, że czekacie, aż firmy wyprodukują interesujące Was ilości. Tak. No to jest zawsze e, trudne przy naszej skali. Mhm. E, no bo, jeżeli wprowadzamy nawet najmniejszą kolekcję, nawet jakąś taką naprawdę niedużą, kapsułową, no to, no to są to ilości takie, które wymagają. E, no chociażby, czy, czy przędzalni, czy różne tam, nie wiem jak to nazwać, fabryki czy instalacje powstają, no, które dadzą nam takie ilości, że jesteśmy w stanie to wyprodukować w tym samym czasie. Nie? Więc to, to bywa problem. No często jest tak też, że ten, jakby są różne etapy. To, dowiedziałam się tego w sumie, nie tylko rozmawiając z Beauty Materials, ale też rozmawiając właśnie a propos tych, e, e, tego recyklingu, że jakby od etapu konceptu, przez etap prób, nawet kiedy już ci się udaje w ogóle mm -hmm. uzyskać ten efekt, który chcesz, mm -hmm. do momentu produkcji przemysłowej, to bardzo dużo upływa pieniędzy i bardzo dużo upływa czasu. To taki przykład, od lat marzymy o tym my, zwolennicy, zwolennicy praw zwierząt, aby do produkcji masowej weszła laboratoryjnie yy, hodowana i yy, hodowana, nam go powiedzieć tak, skóra mm -hmm. oraz futro, żeby też skończyć raz na zawsze tę dyskusję zwolenników futr sztucznych i naturalnych, bo możesz mieć naturalne futro, ale bez, bez konieczności zabicia zwierzęcia. Yy, te wszystkie norki i szynszele wesoło sobie biegają po łące, a. Jak ktoś jak naprawdę potrzebuje mieć to naturalne futro, to będzie je miał. I rzeczywiście ja pamiętam, że o tym pisałem jakieś 10 lat temu, i nadal to jest wszystko w jakiejś fazie dopiero prób. So, akurat jakby, temu tematowi się bardzo nie przyglądałam, ale e, jako osoba tym żywo zainteresowana przyglądam się na przykład sztucznemu mięsu, które jest, jakby mhm. to jest ten sam. Ile, ćwierć e... miliona kosztował pierwszy burger, czy więcej? Nie, nie wiem, aż tak dokładnych danych nie mam, ale na pewno nie byłoby no, stać, bardzo mi przykro. <laughs> na ten obiad eee, i, i to też się ciągnie latami, bo to mhm. niestety, to, to, są, to są rzeczy trudne jeszcze w ogóle w przypadku jedzenia, no to jeszcze kwestia takiego po prostu bezpieczeństwa zdrowotnego, natomiast to, co widzę, to zdecydowanie większe inwestowanie, w takie badania, niż jeszcze parę lat temu. I to nie tylko firm, które myślą o tym, że, że kiedyś na tym zarobią, ale też rządów, instytutów naukowych. Jakby bardzo mocno inwestuje się w rozwiązania, które gdzieś tam na końcu mają, mają właśnie bardziej przyniesie do znacznego rozwoju i odpowiadają na te problemy ekologiczne, które, które mamy dzisiaj. I to jest fajne, bo jakby jak masz pieniądze, to naprawdę jest w stanie przyspieszyć tę pracę w znaczący sposób. Bo wiesz, zastanawiam się na ile sam jako dziennikarz nie badam ofiarą tych medialności, tych wszystkich wynalazków, które są szalenie atrakcyjne do opisania, wdzięczne. Każda redakcja to weźmie, bo, bo to jest ciekawe na pewno do wyobrażenia i, i tak dalej. Ale potem na koniec zastanawiam się, czy to właśnie nie jest znowu dla, dla efektu właśnie takie, że ktoś tam sobie coś wymyślił, opracował. My o tym piszemy, ale to nie ma żadnego przełożenia na nic i nadal musimy korzystać z tych tradycyjnych tkanin złych dla środowiska. Ale wiesz co, myślę, że to bardzo dobrze, że piszecie, bo może zauważyć to ktoś, kto w to zainwestuje. Na pewno tych pomysłów w ogóle chodzących na świecie jest miliony. Mało, bardzo niewiele się przebija przez pierwsze fazy, gdzie już potrzebna są inwestycje, a w ogóle do fazy przemysłowo są naprawdę, naprawdę duże pieniądze. I jeszcze parę lat temu większość inwestorów w ogóle unikało takich niepewnych bo to, to są niepewne, niepewne inwestycje, może się uda, może się nie uda, a jak ludzie to kupią, no to wiesz, lepiej zainwestować, nie wiem, w nową markę samochodu albo w takie rzeczy powiedzmy, które znamy i które można tam w miarę łatwo policzyć, ale, ale naprawdę uwierz mi, że to się mocno, że to się mocno zmienia i myślę, że nie tylko inwestorzy prywatni, ale również państwowi jakby będą szli w tą stronę. Czyli nie jest to greenwashing. Trzeba jakby każdy... O, szkoda, że państwo nie widzicie teraz z tego spojrzenia. Takie trochę tak, trochę nie. No pewnie zależy, jaki przypadek. No, no wiesz, nie mogę powiedzieć globalnie, na pewno nigdy nie jest, mm -hmm. albo na pewno zawsze jest. Tak. Mm -hmm. Wszystko zależy. green mm -hmm. greenwashing często używa się tego sformułowania, ostatnio zwłaszcza w przypadku też takiego hobby nowego marek odzieżowych, to jest zbierania ubrań używanych klienci przychodzą, wrzucają ubrania do kosza, dostają za to kupon na, na, tam na kilka złotych na nowe zakupy albo i nie, a potem się okazuje, że co, że te firmy jednak nie szyją. Nie, nie, z tych... Nie przerabiają tych... tych Ubrań przyniesionych, używanych naszych, na nowe, na nowe ubrania swoje, tak? Mhm. Jakieś 3 lata temu, jak za zajęłam się tym tematem, właśnie tego, tego zbierania, bo bardzo chciałam, żebyśmy też jakby coś robili z tym odpadem tekstylnym, myślałam sobie, kurczę, bardzo dużo firm to mam. No to zakładam, że jest jakieś rozwiązanie dostępne: jakaś mhm. firma, jakiś recykler, ktoś się tym zajmuje, że dość szybko to wprowadzimy. Byłam w bardzo dużym błędzie. Bo okazało się, że rzeczywiście jest rozwiązanie, ale ono na przykład zupełnie nie jest zgodne z tym, co, co my chcieliśmy robić i co robimy, bo polega na tym, że rzeczywiście część oddaje się do recyklingu, ale to są jakieś naprawdę małe procenty, a mhm. większość sprzedawana jest do krajów rozwijających się, bo na mhm. tym firma, która to robi za markę, zarabia. To zazwyczaj nawet marki tego nie robią, tylko robi to specjalistyczna firma nie? w ich imieniu. Więc na przykład, jak, jak, jak my wprowadzaliśmy to swoje rozwiązanie, to bardzo długo szukaliśmy odbiorcy. Jak wiedzieliśmy już, że ten recykling na dzisiaj jest delikatnie mówiąc wątpliwy, mhm. więc nie będziemy udawać, że coś robimy, a to będzie w ogóle jakiś mały procent, że drugą, jakby second best thing, e, będzie przedłużenie życia. Tego produktu, więc dość długo szukaliśmy mm, organizacji, która będzie w stanie takiej ilości wykorzystać ponownie. Tutaj mm -hmm. mamy Towarzystwo Świętego Brata Alberta, które prowadzi schroniska dla osób bezdomnych w całej Polsce. To nie jest idealne rozwiązanie, to nie jest rozwi rozwiązanie na zawsze, natomiast to jest najlepsze, jakie mamy na dzisiaj. Ale po co temu to, towarzystwu to, 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 to i po co tym potrzebującym ludziom jednak moje dziurawe skarpetki, które wrzucam? Ale ty nie wam, masz przeprasza? tam oddawać dziurawych skarpetek? No ja zrobię, a to co ja zrobię z dziurawymi skleparkami? No, ale już ci nie da na przykład. No, albo nie wypada mi. No to przerób na szmatki do czyszczenia w domu. No dobrze, ale jak ja mam 100 par skarpetek jak Elton John, na przykład, i wszystkie niestety mi się przetarły. To musimy, Michał, o tym porozmawiać, dlaczego ty masz 100 par przetartych skarpetek w domu. No bo... ale jest mnóstwo rzeczy, które nawet nie są ubrania To mogą być jakieś ścierki, właśnie, które już są zniszczone, jakieś stare zasłony. Mogę mieć sweter, które już mi mole podżarły, niestety, bo, bo z dobrych tkanin na no coś za coś. No przecież to nie jest tak, że to, to co oddajemy do firm, czy, czy czegoś, ubrań, których się pozbywamy, to są rzeczy kompletne, całe, w których jeszcze można chodzić. Co mamy robić w takim razie z tymi wszystkimi? rzeczami, których już nikt nie założy. No to jest kolejne wyzwanie, stojące już właściwie nie tyle przed branżą młodzieżową, co przed naszymi państwami, no bo dzisiaj taki już odpad, odpad tekstylny, z którym naprawdę nie da się nic zrobić, musisz wrzucać do kosza ze zmieszanymi. I tam... Jedyne, co oni z nim robią, chociaż z tego co wiem, i tak nie zawsze, ale, ale wiem, że tak robią w Gdańsku, bo tam byłam na wysypisku śmieci i, i sprawdzałam, jakby jak to tam wygląda. No to jest to. Gdybyście, gdybyście chcieli pójść ślady A, mieć taką pracę, to, to liczcie się właśnie z wizytami także w takich miejscach, no cokolwiek, mało glamour, No, no mało, ale ciekawe. Ja, ja lubię zdobywać wiedzę. Wszędzie pójdę i do Bangladeszu i do na wysypisko ja też, śmieci. jak ka każdy reporter, reporter miejski zaczynający swoją pracę też takie miejsca odwiedza. No widzisz. E, więc więc tamto jest zazwyczaj wykorzystywane jako, jako forma paliwa, bo to jest trochę mhm. bardziej e, Kaloryczne niż, niż węgiel, i to jest powiedzmy kolejny etap. Ale widzisz sam fakt tego, że my nawet dzisiaj nie mamy tego tak zbadane i to nie jest e, wiedza powszechna, jak każdy rodzaj odpadu tekstylnego, czy, czy niechcianą bluzkę, która się totalnie nadaje jeszcze do czegoś, czy, czy coś, co jest lekko zniszczone, a coś, co jest bardzo zniszczone, jakby co powinniśmy robić po kolei, żeby mhm. go wykorzystać jak najwięcej, no to jest coś, co, jakby, czym też powinniśmy się wszyscy zająć. Dobrze, więc skoro wszyscy i zająć, to poprosiłbym cię tak na koniec, taką może mały no, taki kącik porad tutaj. Co my, klienci, konsumenci, możemy zrobić, żeby. od tak, łatwo, szybko. Od tak, żeby e, trochę ulżyć planecie i być bardziej odpowiedzialnymi. Przeżyć swoją szafę. Mhm. Po to, żeby kupować rzeczy, które naprawdę potrzebujemy i które będą do siebie pasować i, e, i będą e, jakby wykorzystywane przez nas, bo mamy w szafie bardzo dużo rzeczy, których założyliśmy raz w życiu i więcej nie założymy. Mhm. Tych rzeczy, których nie potrzebujemy, najlepiej sprzedać, oddać komuś, kto będzie w nich korzystał. Jak już musimy coś kupować. E, to sprawdźmy skąd to jest, sprawdźmy jakie jest to jakości. Naprawdę lepiej kupić jedną rzecz droższą niż pięć tańszych. Te, tak, kupujcie droższe ubrania, bo jednak cena e, oznacza jakość, naprawdę, w, w wielu przypadkach, tak. To, e, a w ogóle patrzcie na tą jakość. E, więc jakby mówiąc tak, w jednym. Jednym jakimś słowem, czy, czy, czy dwoma, to bycie świadomym konsumentem. Patrzenie na to, co, co mamy, czy tego potrzebujemy, co z tym zrobimy. Nie wyrzucanie rzeczy do śmieci, dopóki naprawdę nie zużyjemy to do, do, ostatniej, do ostatniej możliwości, bo zdecydowanie, szmatki z ubrań, z bawełnianych koszulek, do mycia chociażby okien są lepsze niż te wszystkie takie mm, rozwalające się w dłoniach, które możemy dzisiaj kupić w supermarketach. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Ania Miazga, ekspertka do spraw zrównoważonego rozwoju LPP. Dziękuję bardzo.